Cześć, witam Was serdecznie w naszych odcinkach. Ty jesteś najważniejsza. Mam do Was pytanie. Jak sobie poradziłyście z tym, żeby mówić sobie kocham siebie, kocham Cię przed lustrem? Mam nadzieję, że poszło Wam super. Teraz, dzisiaj temat tu i teraz. Kochane dziewczyny, kobietki i mężczyźni, bo wiem, że też mnie oglądacie, chociaż raczej kieruję do kobiet. Mężczyźni także możecie to wszystko wykorzystywać u siebie. Słuchajcie, tu i teraz, co to znaczy? To znaczy, żeby być tu i teraz. To jest tak ważne w naszym życiu, a codziennie nie jesteśmy tu i teraz. Myślimy przeszłością, myślimy przyszłością, cały czas się zastanawiamy, co było, albo się zastanawiamy, co nas spotka i co będzie. A przecież to, co jest tu i teraz, jest ważne, tak? Powiedzcie mi, czy cieszycie się, kiedy bawicie się z dzieckiem, to skupiacie się tylko na tym, żeby się bawić z dzieckiem? Czy jeżeli gotujecie obiad, to skupiacie się tylko na tym? Przecież ja ze swoich doświadczeń wiem, że jeżeli skupię się tylko na jednej rzeczy w danym momencie i nie myślę o przeszłości, o złych rzeczach, które mnie spotkały, ani o dobrych, nie myślę o przyszłości, czyli nie planuję w danym momencie, to wtedy piekę najlepszy chleb, wtedy mam najlepszą noc z mężem, wtedy mam najfajniejszy czas z dziećmi i w ogóle jest bardzo dużo rzeczy, które wynoszę z tej właśnie chwili. Jeżeli skupiam się tu i teraz i nawet stoję przy drzewie, oglądam te drzewo, patrzę na jego liście i czuję się szczęśliwa, ponieważ zauważam pewne owady, zauważam, co w ogóle się dzieje na korze tego drzewa. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, być tu i teraz, za każdym razem, myśleć sobie, przypuśćmy, daję Wam taki przykład. Taki trochę na przykład skupić się tylko na swoim mężu, przypuśćmy, albo na chłopaku. No bo my mamy, przeważnie mamy tak, że jest sytuacja, że dzieci chodzą do szkoły, musimy zrobić obiad, mamy pranie do wywieszenia i inne różne takie rzeczy i historie. I słuchajcie, przypuśćmy, mąż wraca, chcemy z nim spędzić trochę czasu. Nawet jeżeli robimy to podczas kolacji romantycznej, to myślimy sobie, kurczę, nie zrobiłam tego, kurczę, prania nie wyjęłam z pralki. Albo ciekawe, co robi teraz, nie wiem, córka lub syn, ciekawe, czy śpi, ciekawe, czy dziadkowie dobrze się nim zajmują. Nie możemy o tym myśleć, ponieważ tracimy tą chwilę. I teraz tak, jesteśmy my nieszczęśliwe, ponieważ my cały czas rozmyślamy o czym innym. Nawet podczas seksu, dziewczyny, potrafimy o tym myśleć. Tak, my kobiety potrafimy o tym myśleć, czy wywieszone mamy pranie, zamiast skupić się na tym, jaki jest nasz facet, jaki jest nasz mężczyzna. O ile więcej szczęścia będzie, jeżeli my skupimy się tylko na nim i wyłącznie w tej danej chwili. Czy to będzie kolacja romantyczna, czy to będzie zbliżenie, czy to będzie coś innego, jak on to doceni, jak na niego pozytywnie to zadziała i jak na Was to zadziała. Naprawdę, to jest kolejna taka wskazówka, żeby żyć fajnie, żeby być najważniejszą. Jeżeli chcesz być najważniejszą, musisz też uczynić drugiego człowieka najważniejszym. Dziewczyny, dzisiaj jesteśmy najważniejsze. Ty jesteś najważniejsza i uczyń drugiego najważniejszym. Tu i teraz. Bądź tu i teraz. Skupiaj się na danej rzeczy tu i teraz. Kiedy gotujesz obiad, gotuj tylko obiad. Nie rozmawiaj w trakcie przez telefon. Chociaż wiem, że możemy robić kilka rzeczy w tym czasie, ale zróbmy i skupmy się. Wtedy nasze dzieci będą szczęśliwe. My będziemy radosne, że jeżeli skupimy się nawet na sprzątaniu, to będzie to zrobione dobrze. Nic nam nie wypadnie, nic nam się nie przewróci, nic nie przypalimy przy garach. Przemyślcie to wszystko i zobaczcie, czy to Wam się nie sprawdza. Pozdrawiam Was serdecznie i mnóstwo budziaków w ten piękny, słoneczny dzień. Życzę Wam.